może powiesz, gdzie idziemy, że... No nie, wiesz, nie, nie, nie. Znaczy, no po prostu co, pieszo do Białego Stoku. Nie, do granicy. O, do granicy. Uciekamy, na wschód uciekamy. Tak. Będziemy iść. Do tego miejsca, gdzie trasy normalne startują, a później jedziemy po prostu tym drugim torem. Całym silnikiem, całym napędem jesteście wy. Prosiłbym też nie kłaść rąk tutaj na stanowisku, najlepiej też nie dotykać siatki, tak, gdyż zdarzały się nam wypadki, że paluszki były przycinane. Tego wolelibyśmy uniknąć. Jeżeli chodzi o samą instrukcję napędzania drezyny, jak drezyna jest wprawiana w ruch, to jest drezyna ręczna typu pompa, więc dlatego praca drążku może być się pompowaniem. Pompujemy tylko wtedy, kiedy drążek idzie w dół. Dobrze, myślę, że możemy ruszać. A ja chcę jeszcze od siebie powiedzieć, że ja z panem załatwiam wszystkie sprawy i żeby wszyscy młodzi ludzie w Polsce byli tak sympatyczni, tak serdeczni i pomocni, to myślę, że nasz świat byłby po prostu genialny. Więc taka inicjatywa z pana strony i pomoc i to wszystko, że naprawdę pięknie dziękuję. Brawo, brawo. Zobaczymy, czy też będziecie dziękować po powrocie. Tak. Ale wie pan, to idzie na mnie, to już idzie na moją klatkę. Będzie się dumny. Dobra, ja idę na tamtą stronę, żeby... Tak przez najbliższe półtora kilometra. Może, może możesz zrobić. Słuchajcie. Należy podkręcić tą kolejkę. Specjalnie sobie coś zrobić.
kolega, którego ewentualnie bym miał. Czekajcie, tu szefowi trzeba nalać. Dziękuję. Moniuszka ma... Troszeczkę, proszę. Co ten aparat robi takiego, że on jest na takim musisz na chwilę przerwać, albo... Gaweł, nie rób taki mini, bo pęknie. Czy ty słyszałeś... Właśnie, ile mamy? Jest 15 po... Tak, żebyśmy 15 po już się kierowali z powrotem, okej. Okay. 5 minut. Możecie jak wejść na górę. Panią, zapraszam za mną tutaj. Zadamy górze. Może zadziała. Może zadziała. Bo tutaj każdy kamień... Od tego innego. Ale inny się chciał. Na wszelki wypadek... Mazia, na wszelki wypadek na każdy ja nie, już moje zdjęcie nie wyjdzie. Zwijamy się powoli? Ja no powinnam wyczuć moc, tak? Nie, niekoniecznie. Tak? To nie jest tak, że czujesz... Ale jeszcze przepraszam. Jak trzeba, to my poczujemy. Zdjęcie na tym kamieniu. To jest tak, że nie każdy człowiek czuje, wszystko zależy od wrażliwości. Niektórzy twierdzą, że trzeba mieć zachowaną taką równowagę psychofizyczną, żeby poczuć to bardzo mocno. Co, Antek cię wal... Spadło mi 20 grosza, to nie moje. Miejsce mocy mnie zaatakowało. Spadło mi do buta. A mi tu, czekaj. Co, ile to jest? Tu leży, pytałabyś jeszcze. I tu leży, jeszcze coś. Wiesz, będzie na piwo. Nie, chodź tu na piwo. Jak to włożysz? Skąd mogę właśnie? Nie inaczej, dwie korony. Nie ma gdzie włożyć. Ja włożyłam, znalazłam dziurkę i włożyłam. Co tam mam? A ja nie mogę. Tyle dziurek znalazłam, wszystko wypada. Dobra, jedną znalazłam. Od góry najlepiej. Trzeba wziąć kamień, nie mieć kamień. A gdzie spadł? Moje nie chce się trzymać. Od góry weź. Brak mądrości. Od góry. Dobra, idziemy. Ja bym tu została, bo jest mi tu dobrze. Nie ma z tej lokomotywy. Drezyna. On dobrze, wiesz, macha, to niech lepiej nie, zostanie do końca. Tego, bo ja już wymiękam. Jak wygląda po pańsku? Proszę światem zaczęła rządzić jesień. Uśmiech proszę!
Uśmiech, proszę. Ja tak prawo, czemu uciec z pociągiem od jesieni? Uciec z pociągiem od przyjaciół. No, widać kto macha. Robię rachunków trochę. Przy tym świetle jeszcze coś. Nie trzeba długo się namyślać. Wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu. Nie bać o bagaż, nie bać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Zegary stały niepotrzebne. Najpierw wszystkie ona na 15 lat, a potem Facebook ona. W taką podróż chcę wyruszyć. Nie wiem, czy tylko się odważę.